studio Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w programie Kulturalnie Kulturalni. Do naszego studia zaprosiłam dzisiaj panią Irenę Kapuśniak, psychologa interwencyjnego terapeutę, która pracuje w punkcie konsultacyjnym w Szczekocinach. Irenko, mogę się do ciebie tak zwracać, ponieważ długo się znamy. Chciałam dzisiaj cię zapytać o bardzo trudny temat, właśnie związany ze zdrowiem psychicznym, który no, w takich trudnych czasach żyjemy, prawda, w czasie pandemii COVID-19. Jak sobie poradzić można, jak sobie można pomóc, żeby nasza psychika była spokojna, żebyśmy się mogli dobrze czuć. Dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie. Marysiu, podjęłaś bardzo ważny temat. Jak sobie radzić, jak dbać o ten nasz dobrostan. Człowiek jest całością, a więc o dobrostan psychiczny, fizyczny, społeczny. Marysiu, bardzo mi się podobało, jak oglądałam film zajęcia z panią Marysią i ze Szczekotkiem, jak pięknie pokazywałaś młodym ludziom, ale nie tylko młodym, bo i starszym, jak pięknie tym twoim cudnym gestem pokazywałaś, jak należy budować wokół siebie bezpieczne terytorium. Co robię więcej, oprócz tego, że przestrzegam zaleceń, żeby dbać o swoją równowagę psychiczną? Staram się, choć jest to dla mnie trudne, bo w poprzednich latach ja więcej oglądałam programów informacyjnych. Teraz wiem, że chcę pozyskiwać informacje na temat pandemii właściwie tylko raz dziennie, a nawet się zdarza, że co drugi dzień uzyskuję informacje dotyczące tak zwanego raportu na temat pandemii. Nie chcę tego, chcę dawkować te informacje, bo wiem, że nadmiar informacji może dodatkowo nas obciążać. Tak, może negatywnie wpływać. Tak, tak. Pozwól, że przywołam badania amerykańskie. W 2016 roku badacze Uniwersytetu w Chicago przy okazji kryzysu związanego z wirusem Zika, oni przeprowadzili takie badania, które wykazały, że ludzie im więcej oglądają, im więcej słuchają, oglądają informacji w sieci, w mediach społecznościowych, tym bardziej się boją, że im więcej oglądają takich wiadomości związanych z wirusem Zika, tym jest wyższe w ich przekonaniu ryzyko zachorowania. Dlatego też cieszę się, że jestem na takim etapie, że te informacje, które mnie interesują, ale staram się je dawkować. Co dla mnie jest ważne? Bardzo ważne dla mnie jest, pewno też może dlatego, że jestem terapeutą, że zwracam uwagę na swój monolog wewnętrzny. Analizuję swoje myśli, staram się minimalizować te myśli, które są trudne. Ja nie lubię się martwić. Moje doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że martwiłam się jednymi sprawami, a pojawiały się inne. I bardzo bliskie jest mi takie określenie, martwienie się to modlitwa o to, czego się nie chce. Bardzo ważne dla mnie jest, ja wiem, że mówię, Marysiu, takie proste rzeczy, ale czasem szukamy kosmicznych metod, a proste nam uciekają. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby dobrze rozpocząć dzień. Budzę się w dobrym nastroju. Nie chcę już mówić o takich zwykłych rzeczach, które każdy z nas robi. Tak, wykonuje codziennie. Prawda? Ale ten dobry nastrój, ta dobra komunikacja we mnie i komunikacja wypływająca ode mnie w domu i później w moim środowisku zawodowym dla mnie jest bardzo ważna. Tak, przywołam moją ulubioną terapeutkę rodzinną Virginię Satti. Ona mówiła coś takiego. Chciałabym to dobrze powtórzyć. Mówiła coś takiego. Jeśli rozpoczynasz dzień od błędu, to później do zachodu słońca może ci być trudno naprawić te błędy. Co jest jeszcze w tym czasie dla mnie ważne, żeby dbać o swój dobrostan psychiczny? Aha, może powiem o tym, że my lubimy pracować i praca jest dla nas ważna i lubimy to z takim zaangażowaniem i z pasją,
ale staram się bardzo, aby w ciągu każdego dnia skupiać swoją uwagę, uruchamiać takie drobne aktywności, które nie są związane z pracą i z pandemią. To może być taki mój kontakt z przyrodą, ze sztuką, z humorem. To jest bardzo ważne, żebyśmy się teraz dużo śmiali, bo śmiech to jest humor, to jest taki mechanizm obronny, który pozwala nam zredukować stres i uwolnić napięcie, które mamy. Ale jestem tutaj bardzo dumna, że mogę współpracować z Tobą i również z osobami w Szczekocinie. I ostatnio chcę Ci powiedzieć, bardzo dużo radości miałam, gdy obejrzałam sobie filmik. To było tak, spacer Szczekotka po Szczekocinach. No, bardzo pozytywne. Po prostu tak. Cudny. Tak. Na co jeszcze zwracam uwagę? Nie da się opowiedzieć w tej formule o wielu rzeczach. Na pewno sen, odżywianie, ale oczywiście komunikacja, bo wszyscy do życia potrzebujemy drugiego człowieka. Także staram się budować te relacje najlepiej, jak potrafię. No pięknie. Ja, Irenko, przygotowałam takie, jak widzisz, rekwizyty, które tutaj mam na stoliczku. Tutaj w tym słoiczku mam rozbite jajko. No, kiedyś widziałam taki eksperyment właśnie gdzieś na jakimś szkoleniu, ktoś nam pokazywał, ale ty na pewno go doskonale znasz. To jakby obrazuje naszą psychikę, prawda? Kiedy no, jest ona, to jajko jest bezpieczne, jak nie będziemy nim za bardzo, prawda, poruszać lub trząść, to wtedy nic się nie stanie, jest ono stabilne, jest w porządku, to żółteczko nam się nie kipi. Ale w momencie, kiedy właśnie zaczniemy uderzać lub przewracać, no to wiadomo, jak to będzie wyglądać, zrobi się na pewno kogel, mogel, rozbije się. Chyba podobnie jest z naszą, prawda, psychiką i to... Marysiu, ja się już bałam, że będę coś musiała gotować, ale... Nie, nie. Więc stwierdzam, że może się odniosę. Ale może w przyszłości. Odniosę. Tak, no, człowiek jest istotą społeczną i to, co się dzieje wokół nas, ma na nas wpływ. Ale ja wiem, że w jednostce jest siła, że w walce, w pokonywaniu trudności jest moc, że człowiek jest silny jak żelazo i to co przeżywamy jest dla nas po prostu lekcją, a później motywacją do dalszego, dobrego życia. Ktoś pięknie powiedział, nie możesz powstrzymać fal, ale możesz nauczyć się na nich surfować. Pięknie. Irenko, zapytam Cię, spod jakiego jesteś znaku zodiaku? W tym miesiącu miałam urodziny, to mi ulubiony miesiąc jest mój znak zodiaku, to Skorpion. No to wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nie pytamy o które, oczywiście. No i przygotowałam jeszcze jedno takie zadanie dla Ciebie. Dwa owoce. Wybierz, który owoc, jak tylko jeden Ci go ma wybrać. Dobrze. To też jest takie psychologiczne, prawda? Może to wytłumaczysz, na czym to polega. Często to dzieciom chyba. Tak, a to faktycznie jest ważne, co powiedziałaś, że nie jest to takie oczywiste, bo w pierwszej chwili sobie pomyślałam, że ja lubię regionalne produkty, lubię wspierać regionalne, ważne sprawy, ale teraz sobie pomyślałam, że wybiorę tą piękną pomarańczę, bo to jest trochę taki zapach dla mnie świąt. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, to było dawno, dawno temu, jak w listopadzie słyszałam w biało-czarnym telewizorze takie informacje, że statki płyną do Świnoujścia i będą z cytrusami, i będą te ładunki rozładowane. I później ja sobie wyobrażałam, wiesz, jak one jadą do Katowic, bo tam w tych Katowicach często byli moi rodzice, więc oni przywozili te pomarańcze na święta. I to jest takie piękne, piękne dla mnie wspomnienie, także dziękuję Ci za ten powrót do przeszłości. Ja Tobie również dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za to spotkanie i że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszego programu Kulturalni. I dziękuję również Państwu za wysłuchanie nas i do zobaczenia w kolejnym programie, a gośćmi
tego programu będą członkowie kabaretu Arabeska.